Cześć, witam was w ostatnim odcinku z serii FIFA Mobile tego sezonu. Bo już się kończy FIFA Mobile 21 i już wchodzi 22. No i lecimy sobie z Championship. Czyli to jest druga liga angielska. Jakby liczyć Premier League jako pierwszą. No i dobra, zaczynamy. Skład przeciwko Bournemouth. No i lecimy. Zima. Podanie do boku. Tutaj jest Norman. Powell. Weiner. No i tam spalony raczej był. Okej. Okay. I tutaj piłka poza boiskiem. Co jest? Dobra. Norman. Podanie. Może jakieś podanie się tam uda? Znowu ten Powell? Co jest? No i innych zawodników z ofensywy nie mam. Dobra, Helik. Będzie główka? Pięknie. 1-0 w 14 minucie spotkania. No i dobra. Przechodzimy do dalszej części tego meczu. Ej, to nie było czyste przejęcie jakim cudem. No dobra, trudno. Dobra, spróbujmy to jakoś wybić. I tutaj chyba się piłka odbiła, będzie rożny. Więc się trochę wycofam w pole karne. Jeszcze raz wybicie. I oczywiście pod nogi przeciwnika. No ale dobra, przejmujemy jeszcze raz. Tielemans do Zimy. Zima, nie wiem w sumie jak go czytać. Yilmaz. No i to już jest praktycznie pewny gol, jak wychodzi sam na sam. Bramkarz bez szans. No i dobra, ciśniemy dalej. Smith tam próbuje na skrzydle do Grovelda, a ja podaję do przodu. Fellaini, Powell. Troszkę pas do Yilmaza, może jakieś długie podanie się uda. Nieźle. No i gol. Całkiem nieźle, niezłe dośrodkowanie wyszło. Tylko ta powtórka, taka trochę średnia, bo tylko przybliżenie na zawodników było. Zamiast pełnej widoczności powtórki, no ale dobra. W sensie innej kamery, jakiej widoczności. Yilmaz. Zróbmy jakiś trik. O, całkiem nieźle. Jeszcze raz. Strzał. No i pięknie 4-0. No tutaj przeciwnik zawiera znowu, nie robi. Chociaż już miałem nawet problemy w tym sezonie. W tych sezonach, bo raz mi się nawet udało jakimś cudem 3 bramki w jednym spotkaniu stracić. Bo jakiś bot był odpalony, ale no właśnie, brakuje takich spotkań, takich może poprawię trochę te AI w następnej FIFA Mobile, kto wie. No i dobra, i tak w sumie nie udało mi się całego tego przejść, wszystkich lig sezonów, no ale jakąś część na pewno zrobiłem. A jeszcze na końcu odcinka pokażę mój finalny skład, jak wygląda. Jeśli kogoś to jeszcze interesuje, to będzie jeszcze na końcu odcinka opening. Taki trochę już mniejsze, bo już mi się kończą te paczki, no ale coś będzie w każdym razie. Stanislas tam ciągnie do przodu. No i przejęcie znowu. Białkowski. Tutaj spalony niestety, ale to nie ma znaczenia, bo i tak jest 5-0. Bardzo dalekie podanie. O, które co ciekawe wyszło. Te podanie było dość słabe. Przyjęcie Aronsa. O, ten rzut wolny? Coś tak z czapy te rzuty wolne dostaje przeciwnika, ale
Wow! Poprzeczka trafiona i tutaj interwencja bramkarza bez większych problemów. Tutaj jeszcze mają ostatniego obrońcę. Się już podali do Lermy. Arons. Powell. Yilmaz chyba to jest, tak jest. Bo jeszcze się podpis jego nazwiska nie wyświetlił. I teraz może? No, chyba trochę za wcześnie ten strzał, no ale... Jest dobrze. Wow, jeszcze na ten. Znaczy pierwsza żółta, ale kolejny rzut wolny. No i tutaj już może sobie nawet strzelić, bo to ci to za wiele nie... Wow! Nie, że wiedziałem, że to wyjdzie, ale... Ale tak, no tutaj się coś wylało w obronie, no ale to już nie ma zbytnio znaczenia. Przechodzimy do ostatniego spotkania. W sezonach Championship. Wiadomo, jak zawsze punkty za sezony. Dobra, zaczynamy. Garner do Ngaki. Weiner nie zdołał niestety piłki przejąć. No i dobra, do przodu. Norman. Weiner lepiej do tyłu. Podanie do Simy. Nie było strzału, a teraz może? Nieźle. Tak generalnie ten Sima jest drewniany, bo on ma taki skill praktycznie obrońcy, bo ma podbicie piłki na specjalnym skillu. Ale speeda ma dobrego i też wykończenie ma niezłe, jak widać było w tej akcji, więc tyle wystarczyło. Dobra, Yilmaz? Może jakiś ładny strzał z dystansu, nice. Tak to się robi. Jeszcze raz powtórkę, bo naprawdę nieźle to zmieścił. Tam jeszcze dwóch obrońców było. I z dystansu udało się to strzelić. No i tutaj próbuje przeciwnik kontrować. Ja ciągle biegnę za tym Garnerem. I nawet nie będą mieli rożnego. Nice. Weiner do Normana. Fellaini. Zróbmy sobie heal to heal. Tam już widzę, że na skrzydle jest Norman. Więc w ogóle pomocnikiem defensywnym, ale coś za często w tej defensywie nie jest, ale piękny gol. Bardzo wyskilowana akcja. Dobra, João Pedro do Gardnera. Norman nie przejmuje, ale Weiner również się mijają z piłką. Ale teraz już przejęcie. Wow, co tam się w ogóle stało, się przewrócił? O nie, podwójny obrońca. Wow, ale Sar zapakował. 3-1, więc w sumie jeszcze nawet to nie jest gol kontaktowy. Ale kurde. No, boty coś nauczyły się grać, przynajmniej na chwilę. Yilmaz, zobaczmy. I chyba go nabił. Ojoj, zresztą nie widziałem tego Aronsa, mojego bocznego obrońcy. Więc nie podbiegłem tam. Dobra, podanie. Yilmaz, może teraz się uda, ten skill. No i udał się, ale to jeszcze nie jest koniec akcji. Może teraz strzał? Pięknie. 4-1. Oj, w ogóle ciekawostka. Ja ten odcinek nagrywam dzień po studniówce. Trochę zmęczony jestem, ale... No spokojnie, jeszcze myślę, że z dwa odcinki dzisiaj nagram. Bo jeszcze niedługo Monster Legends, jeszcze będzie podwójny odcinek z sagi będzie. Tym razem nie metropolitański, tylko oczywiście Doomsday Era. No ale dobra, wróćmy do FIFA Mobile. Tutaj spróbuję przejęcie. Helik, no tutaj
dość sporo miejsca, no i myślałem, że to bramkarz wyłapie, szczerze mówiąc. Poważnie. Normalnie sobie wszedł teraz do bramki, beznadziejne zachowanie mojej obrony. A spróbujmy jakiś. O Jezus, to podanie było tragiczne. Dobra, Norman. Dajmy sobie do. To chyba Sima był. Tielemans. Teraz dobrze uderzyć tę piłkę. No i jest gol. Kolejna udana akcja Arkettimu. Dobra, przechodzimy. Znaczy, przechodzimy. Odbieram piłkę Garnerowi. Tielemans. Fellaini. Yilmaz. Strzał. Wow, broni bramkarz jednak. Dośrodkowanie. Niestety Bednarek nie robi główki, nie wiem z jakiego powodu, co tam się stało w tej akcji. Ale mamy rzut z autu. Szybkie podanie do Powella. On Powell to ma słabe strzały, Zima może. Co? Aha, z przejęcia się nagle zrobiło podanie i jest spalony. EA Sports, Cine Game. Ale dobra, przejmujemy tę piłkę. Coś tam się poodbijało, ale lecimy dalej. No i wreszcie gol. 2-6. Dwa, siedem. Wow, bardzo dobre prostopadłe podanie z tego wyszło. Chociaż ja po prostu nacisnąłem ekran. No ale niezły wynik. 2-8 z najlepszym zespołem. Przynajmniej według FIFA w tej lidze. No i to jest koniec spotkania. Zarąbiście, dołączę jeszcze jakiś pack opening do tego odcinka. Przejdę do mojego składu, no i na razie. Widzimy się w następnym odcinku.